Teatr Śląski ogłosił nazwiska nominowanych do trzeciej edycji nagrody imienia Kazimierza Kuca. To Marta Frej, Maja Ostaszewska, Maja Kleczewska, Robert Konieczny i Henryk Waniek. Laureata poznamy 16 lutego 2023 roku, dokładnie w dniu 94. urodzin patrona nagrody. Nagroda, która jest dla osób, które mają niezwykłe doświadczenia, ale też zasługi dla kultury polskiej, niekoniecznie muszą być ze Śląskiem związane, ale zrobiły coś ważnego w swojej twórczości, a jednocześnie mają to, co miał Kazimierz Kuc, czyli takie podejście społeczne do swojej działalności, że zrobiły również coś dla społeczeństwa, dla wspólnoty, dla środowiska, dla Polski, można nawet powiedzieć. Nagrodę po raz pierwszy wręczono w 2021 roku. Wtedy otrzymała ją aktorka teatralna i filmowa Anna Dymna. Rok później jej laureatem został Szczepan Twardoch. O tym, kto otrzyma nagrodę w 2023 w styczniu, zadecyduje kapituła. Tegoroczni nominowani są z różnych dziedzin, bo mamy i aktorów, i reżyserkę, i mamy architekta, i plastyczkę, i pisarza, także to jest całe spektrum, ale chyba to nie był motyw, żeby szukać z różnych dziedzin. Tylko wyróżnia to, że te osoby mają w swoim dorobku zarówno tę dobrą działalność od wielu lat, niektórzy ogromnie się zasłużyli, że mają takie osiągnięcia, jak na przykład pani Maja Kleczewska, które są międzynarodowymi. Inne osoby, wspaniała karta społeczna też, i wykorzystują swoją popularność czy swoje działania twórcze do pomagania innym. Na nagrodę, którą otrzyma laureat, składa się 50 tysięcy złotych oraz statuetka autorstwa Ksawerego Kalińskiego, projektu Erwina Sówki.